Piłkarki ręczne Sambo Radczew podejmowały w hali Powiatowego Centrum Sportu KS Kościerzyna. Pierwszoligowe derby Pomorza wygrał różnicą 3 bramek zespół z Kaszub. Do Tczewa przyjechał wicelider, ale nie walczący już o awans do Superligi, bo przewaga lidera Urbisu Gniezno jest zbyt duża. Tczewski zespół w tym sezonie walczy o miejsce na podium na mecie rozgrywek. Trener Bartłomiej Pepliński boryka się z problemami kadrowymi. W ostatnich meczach sezonu drużyna jest osłabiona brakiem podstawowej rozgrywającej Aleksandry Puckowskiej, która jest kontuzjowana. Spotkanie toczyło się w szybkim tempie. Lepiej zaczęły przyjezdne. Po kilku minutach prowadziły 4-1. Samborzanki przebudziły się po 10 minutach i drugiej już obronie rzutu karnego przez Anetę Szczukę. Po trafieniach Magdy Krajewskiej, Weroniki Solińskiej i Katarzyny Zduniak gospodynie niemal odrobiły straty. Różnica 1-2 bramek przewagi na korzyść KS utrzymywała się do końca pierwszej połowy. Do przerwy kościerzynianki prowadziły 17-16. Pierwsze 10 minut drugiej odsłony meczu to wymiana cios za cios. W tym okresie Sambor objął jednobramkowe prowadzenie. Po 40 minucie zaczęły dominować zawodniczki Dariusza Męczykowskiego. Udane interwencje tczewskiej bramkarki niewiele pomogły. KS w 45 minucie prowadził 26-23, a niespełna 10 minut później 30-25. W końcowych minutach samborzanki walczyły ambitnie, by odrobić straty. Udało się jedynie zniwelować dystans do różnicy 3 trafień. Ostatecznie KS wygrał 32-29. Sędziowie podyktowali przeciwko tczewiankom aż 12 rzutów karnych, z czego KS wykorzystał zaledwie połowę. Najlepszą zawodniczką meczu była niedawna samborzanka, rozgrywająca zespołu gości Izabela Świerżewska, która zdobyła 11 bramek. Wyróżniała się również obrotowa KS, znana z wcześniejszych występów w Samborze, Daria Cieślak. Najwięcej bramek dla Sambora zdobyły doświadczone zawodniczki Magda Krajewska 8 i Agnieszka Siekańska 6. Po meczu rozmawialiśmy z trenerem tczewskiego zespołu Bartłomiejem Peplińskim. Mecz faktycznie był wyrównany, był toczony w szybkim tempie, padło dużo bramek. No niestety przeciwniczki rzuciły 3 bramki więcej niż my. Postawa w obronie tutaj zadecydowała o tym, że przeciwnik wygrał to spotkanie. Na pewno dziękuję dziewczynom za walkę przez 60 minut. No niestety, nie udało się tego podnieść. Ten mecz był wyrównany, tylko jedna bramka różnicy do przerwy, potem też 10 minut po przerwie remisowo. Co się stało w tym ostatnim kwadransie? Popełniliśmy kilka prostych błędów, zabrakło skuteczności z takich pewnych pozycji, gdzieś tam strata piłki. No i tutaj w tym momencie przeciwnik wyszedł na prowadzenie. No walczyły dziewczyny do samego końca, tak? I jeszcze tam była szansa na 2 minuty przed końcem, dość na 2, ale też straciliśmy tą piłkę. No, jak się tutaj chce szybko odrobić straty, to niebezpieczeństwo jakiegoś błędu się zwiększa. No i niestety popełniliśmy ten błąd. Jeszcze zostały nam 3 mecze do końca, także to musimy się skoncentrować teraz na następnych spotkaniach.